Hej, hej, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Gelek i zapraszam was do dalszej rozgrywki w naszej grze Uncharted 4 Kres Złodzieja. Przypominam o subskrybowaniu, komentowaniu oraz lajkowaniu. Chyba, że wam się nie podoba, no to wtedy dajemy un like. Sam, powiedz, że masz krzyż. Pan Święty Dyzma jest ze mną, chcesz się przywitać? Chyba wetknęliśmy kawał badyla w mrowisko. Zamknęli salę, wszędzie pełno ochrony. Hej, Wiktor, jak tam nasz plan ucieczki? Chodźcie na frontowy podjazd. Idźcie za reflektorami. Przyprowadzę samochód. Czyli przypominam, że żeśmy ukradli krzyż świętego Dyzmę i musimy w tej chwili stąd się ulotnić w jakiś sposób. Jeszcze popatrzę tutaj na te okolice, jak to przepięknie wszystko wygląda. No i gonimy. Pewnie tutaj będą jakiś pościg za nami. Będą nas szukać, jak się domyślam. No ale co zrobić? Tutaj nie wskoczymy. Jak tu się przedostać dalej? Nie był to dobry pomysł? Sam, powiedz, że masz krzyż. Pan Święty Dyzma jest ze mną. Chcesz się przywitać? Chyba wetknęliśmy kawał badyla w mrowisko. Zamknęli salę, wszędzie pełno ochrony. Hej, Wiktor, jak tam nasz plan ucieczki? Chodźcie na frontowy podjazd. Idźcie za reflektorami. Dobra. Przeprowadzę samochód. O cholera! O, czyli mamy podpowiedź. Aha. Rozumiem. Nie bardzo jest jak tutaj wyjść stąd teraz, patrzcie. Cały czas tutaj świecą, może za chwilę odejdą, nie wiem. Szczególnie ten jeden. O, teraz może. Dobra. O, tu jest gość, może go jakoś załatwimy. Dobra, udało się. Przejdźmy sobie może tędy, chociaż nie wiem, tutaj też świecą z tej strony. Tak źle i tak niedobrze. Spokojnie. No spokojnie, spokojnie. Ho visto qualcosa che si muoveva vicino alla torre. Devi farlo sapere a tutti, cazzo. Tieni gli occhi aperti. O, postać nam się coś dziwnie zgliczowała przez chwilę. Co on nie chce zejść? Strzelają do mnie! A mówiłem, żeby zabrać broń. Wiem. Dobra, udało się tu wskoczyć. Muszę się wspiąć i go wejrzeć.
merda. Se riescono a svegnarsela, non ce la faranno. Li troveremo e li riempiremo di buchi. Ma sappiamo cosa fare. Resta concentrato. D'accordo. Jestem w drodze. Próbuję rozeznać się w sytuacji. Dobra. Na razie. Uciekają ci, którzy tutaj brali udział w licytacji. Tędy nie wyspniemy się. A, tędy tutaj też niekoniecznie. Musimy tutaj przyjść jakoś. Wyżej. Dobra. Jest i sala balowa, a tuż przed nią podjazd. A no właśnie. To jak tam się znaleźć? Czekajcie, może byśmy tu przeskoczyli? Dam radę? Czekajmy, aż oni odejdą. Właśnie odchodzą, dobrze. O to nam chodziło. Dobra, jesteśmy tutaj. Jest i sala balowa. Jest. Tuż przed nią podjazd. Dobra. Tu jest jakieś okienko. Oj! Dobra, sytuacja opanowana. Nikt mnie nie widział. Wtopię się w towarzystwo i wyjdę stąd jak gdyby nigdy nic. Bardzo dobry plan. Ale blokujmy, może tu coś jeszcze ciekawego jest. Jakiś ukryty skarb. Czasami w takich pomieszczeniach potrafią... Oj. Coś chyba rozrzucam, ale to... A co tylko tutaj sobie troszeczkę pomyszkować? Oj! Chyba rozbiłem jakąś wazę drogocenną, ale to nie szkodzi. Ubezpieczona. Ubezpieczyciel zapłaci. No wiem, że do drzwi tu mam zmierzać, ale jeszcze mówię, tak tutaj popatrzymy. No nie ma tu nic. Dobra. Wychodzimy zatem. O, scusi. Chyba nie powinno cię tu być. Ani pani. Ale jeśli nic pani nie powie, ja też nie. Masz coś, czego bardzo chcę. I zaraz mi to dasz. Serio? Cóż, bardzo mi schlebiasz, ale jestem trochę zajęty, więc pani pozwoli. Ożesz ty! Nie mam czasu na gierki. Oddaj mi krucyfiks. Masz szczęście, że nie biję kobiet. W innym... Co byś zrobił? W początku. Pamiętaj. Nie chciałem tego. Pokaż, co potrafisz. Dalej, Nathanie Drake'u. No, widzę, że reputacja mnie wyprzedza. No i? Czekam.
Oj, słabo. To tylko wstęp. Słabo. Jak to z nią walczyć? Chodź tu. A teraz dawaj artefakt. O, może negocjujmy? Dobra, słuchaj. Mam w domu fajne, używane astrolabium. Mogę ci je tanio sprzedać. Mam lepszy pomysł. O Boże, posłuchaj, trochę się dziś nie wyspałem. Może uznamy, że jest remis? Kurczę, ja nie mogę w żaden sposób z nią walczyć. Tu żaden przycisk nie działa na klawiaturze, który by umożliwiał atak. Już chyba wszystkie przeleciałem. O! Jest! F! Znalazłem! O kurczę! Masz już dosyć? Czy będziesz dalej zgrywać cwaniaka? No, sama wiesz. Dzięki cwaniakowaniu zaszedłem aż tutaj. Chyba nieźle, nie? Czekaj! Dobra, w tylnej kieszeni. Gdzie on jest? O kurczę. Dobra, czekam w samochodzie. Gdzie wy się podziewacie? Ja miałem przyjemność poznać Nadine Ross. Urocza kobieta. A tutaj robią niezłe kipi. Próbują zapanować nad sytuacją, ale wszystkim puszczają nerwy. Nie chcę was popędzać, ale pośpieszcie się. Nathan, gdzie jesteś? Dobre pytanie. Ty? Przy sali balowej. Poszukaj takiego okrągłego znaku, jest po drodze. Okrągły znak, jest. Udało mi się zdobyć broń. Zaraz się widzimy. Tylu dziuro. Mogę tu qualcuno che usciva dalla finestra della biblioteca. L'ho sentito. Ma non sono riuscito a vederlo. Vanno strati i tetti. Qui! Vetri rotti! Ho trovato dei vetri rotti! Czekam w samochodzie. Gdzie wy się podziewacie? Ja miałem przyjemność poznać Nadine Ross. Urocza kobieta. A tutaj robią niezły kipisz. Próbują zapanować nad sytuacją, ale wszystkim puszczają nerwy. Nie chcę was popędzać, ale pośpieszcie się. Nathan, gdzie jesteś? Dobre pytanie. Ty? Przy sali balowej. Poszukaj takiego okrągłego znaku, jest po drodze. Okrągły znak, jest. Udało mi się zdobyć broń. Zaraz się widzimy. Tylu dziuro. Ho visto qualcuno che usciva dalla finestra della biblioteca. L'ho sentito, ma non sono riuscito a vederlo. Vanno strati i tetti. Qui, vetri rotti. Ho trovato dei vetri rotti. Czekajcie, może stąd skoczymy jakoś? Jest, dobra. Ho, ho, ho. Jak to zrobić? Nie wiem, czy ja tu tam doskoczę. Nie, inaczej zrobimy. Tam mamy, o właśnie, to. Sono passati da qui, da questa parte. A niech to. To się zaraz urwie. Nie, nie chcę się do tyłu. Chcę do przodu. Dobra. O nie. Lassù, sull'insegna. Co ty wyprawiasz? A jak myślisz? Lajro, ona pistola. Nathan! Łap! Cześć, co? Mam. Złapałem! Dobra. Merda! Dobra. Niezły strzał! Nic nie jest. Go!
Tak, jakoś się trzymam. Nie dostanę się do ciebie. Dasz radę zejść? Tak, chyba tak. Okej, spotkamy się przy podjeździe. Idź w kierunku sali balowej. Dobra, na razie. Czekajcie, czy tędy powinniśmy... Chociaż nie, w zasadzie chyba można by było zejść. Wiktor, utknąłem. Jakieś pomysły? Najszybsza droga prowadzi przez salę balową. Mówiłeś, że jest zamknięta. Otworzyli ją, jak się dowiedzieli, że to wasza sprawka. Dobra, to idę tam. Słyszałeś, Nathan? Tak, słyszałem. Jak teraz? Doskoczę? Doskoczę. Pełny magazynek, dobra. Zaczekajmy. Dobra. Dobra. Tu jeszcze ktoś mnie wypatrywał przez chwilę. Tu pełno. O, możemy sobie zamienić pistolet, super. Czy jeszcze więcej amunicji? Nie. No dobra, nie będzie to. Czyli tutaj musimy się jakoś dostać. Uhuhuhu. Okej, do sali balowej już niedaleko. Tak jakby. Nathan! Przypuścili mnie! Przydałaby mi się pomoc! Zaraz tam będę. Jak tu się wydostać stąd? Ten wózek musimy przesunąć właśnie. A, świetnie. Laggiù! Ho sentito qualcosa! Andiamo a dare un'occhiata! Ehi!
przeładujmy to. Jeszcze chyba gdzieś jeden jest. Czyli tędy możemy. No nie. To weźmiemy jednak. Dobra, to jest. Co słychać? Chyba mam już dość tej aukcji. O tak, ja też. Odstrzeliłem go! Dobra, chłopaki, zmiana planu. Za dużo ludzi próbuje się stąd wydostać. Podjazd jest zamknięty. Cholera, mamy plan B? Nathan, przyprowadzili kolegów! Musimy się stąd wydostać! Koleś padł! Zaczyna się tu robić gorąco! Daj mi jeszcze chwilkę, młody! Ale strzał! Zaraz będę! Zaraz, to będziesz mógł przyjechać karawanem! Ten już nie wstanie. Kto zamawiał limuzynę? Trzymaj się! Piekła. Szlak. Co? Pusty. Co? A, dureń z ciebie. To jest twój brat. No dobra, trupia czaszka. Dobry znak. Znak Averiego. Co to? Hodie mecum eris in paradiso. Jeszcze dziś będziesz ze mną? W raju. To
powiedział Jezus do świętego Dyzmy na krzyżu, no. Ale... A liczby, co o tym myślicie? Pewnie jakiś szyfr. Albo telefon. Panowie, to są daty. Ha? Spójrzcie. 1659. To jest data narodzin Avery'ego. 99. Niech zgadnę. Data śmierci. Według źródeł tak. No to mamy jego datę urodzin, śmierci i coś o raju. Czyli, że szukamy mogiły Avery'ego. W katedrze świętego Dyzmy. Chwileczkę. Czy Rafe już czasem nie przeczesał tamtego miejsca? Tak, katedrę tak. Widzieliście te symbole? Tak. Występują na starych szkockich nagrobkach. Tak? No, to patrzcie. To miejsce ma nietypowy układ. Aha. Katedra jest tu. Ale cmentarz jest aż tutaj. Nasz Rafe szukał w złym miejscu. No właśnie. Panowie, jedziemy do Szkocji. Zaraz, czekajcie. Dobrze wiecie, że Rafe się was spodziewa. Dobra, zajmiemy się tym na miejscu. Ten psychopata tylko czeka na taką okazję. No i ma Nadine i jej całą armię jako wsparcie. Tak, ale przecież nie ma tego. Największy piracki skarb wszechczasów mamy w zasięgu ręki. Myślałem, że ratujemy sama. No tak. Wiadomo, to też, ale potrzebujemy skarbu, żeby to zrobić. Że Elena się na to zgodziła. Jezu, młody. No, żeby to było takie proste... Po wszystkim, co razem przeszliście. Nie zrozumiałabym. Nawet nie dałeś jej okazji. Nie mogę tak ryzykować. Sally ma rację. Zmieniło się. Do gry wszedł Rafe. A ja dam sobie radę sam. Serio. Świetnie. Bardzo dziękuję wam obu za opinię. Wybaczcie. Cześć. No co tam? Nie, mam tu słaby zasięg. Coś cię trapi, skarbie? No dobrze. Wiem, że nie było ci łatwo. Przez te wszystkie lata. Przykro mi jej, że tak wyszło. Nie win go za to. Przecież tego nie robię. Długo mu zajęło, żeby się ustatkował. Czy ja go zmuszam? To jego wybór. Powiedziałbym przeznaczenie. Tak uważasz? Dlaczego tu jesteś? Bo ktoś powinien mieć na niego oko. No, widzimy się za parę tygodni. Tak. Będę. Dobrze. Kocham cię. Pa. No co, powiedziałem jej, że niespodziewanie przedłuży mi się kontrakt, co zresztą jest prawdą. Tak? Sally, zgódź się. Przyda mu się pomoc. Wiesz, słyszałem, że pogoda w Szkocji dopisuje o tej porze roku. Widzę, że Rafe nie próżnuje. Wszyscy są w pobliżu katedry, to dobrze. Będziemy mieli ten cmentarz wyłącznie dla siebie. Sally? Tak? Słuchaj, możemy ruszać. W porządku. Powodzenia. Może się skusisz? Nie no, chyba że zamówisz mi taryfę, tak to nie. Dobra, do miłego. Hej, Nate. Tak. Wiesz co? Przynieś mi jakąś błyskotkę, okej? Załatwione. To co? Chodźmy zapalić Avery'emu świeczkę, nie? Szkocka katedra. Dziwne miejsce na zakopanie skarbu. No, w sumie nie. Zanim Avery tu dopłynął, to miejsce było od dawna opuszczone. Chyba masz rację. Wyznaczono dużą nagrodę za jego głowę, więc mógł się ukryć. No i w tym momencie kończymy ten odcinek. Zapraszam was oczywiście na kolejny. Zachęcam do subskrybowania, lajkowania oraz komentowania.
pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.